Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie Jaka jest Prawda, a dzisiaj moim gościem ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kłaniam się, szczęść Boże. Szczęść Boże, także się kłaniam serdecznie. Bardzo trudny i przykry temat dzisiaj, księże profesorze, chciałbym podjąć, bo mamy niestety w Polsce do czynienia z powrotem dyskusji na temat mordowania dzieci nienarodzonych. Oczywiście za sprawą przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który powiedział kilka dni temu przy okazji tego kampusu przyszłości, że ci, którzy nie popierają aborcji, nie będą mogli być na listach Platformy Obywatelskiej. Ktoś mógłby powiedzieć, ksiądz nie powinien o tym mówić, bo to mieszanie się do polityki, ale przecież wymaga polityka oceny etycznej i oceny moralnej. I jaka to jest ocena, księże profesorze, gdy polityk ochrzczony, katolicki, jeżeli idzie o przynajmniej jego przynależność kościelną, mówi takie rzeczy jak te, które powiedział Donald Tusk. Czy to się godzi, czy to jest uprawnione? To jest absolutnie skandal, ale przede wszystkim to jest absolutnie wypowiedź niedopuszczalna z punktu widzenia moralnego. Zwróciłbym tutaj uwagę na dwie czy trzy sprawy. No najpierw może takie poboczne, ale niemniej jednak wydaje mi się dość ważne. To sformułowanie kampus przyszłości w zestawieniu ze słowami pana przewodniczącego no jest jakimś cynizmem. Nie ma przyszłości tam, gdzie kultura dopuszcza zabijanie dzieci nienarodzonych. To jest po prostu zdecydowanie działanie przeciw przyszłości narodu i co do tego wystarczy zwykły, elementarny poziom racjonalności, żeby dostrzec tutaj ten cynizm i paradoks. Sprawa druga. Pan redaktor wspomniał o moich kompetencjach czy uprawnieniach dotyczących wypowiadania się w tej kwestii. No jeżeli politykę rozumiemy jako grę o tron, jako technikę sprawowania władzy i walkę o tę władzę, to oczywiście ksiądz nie powinien, czy kościół nie powinien zabierać głosu. Jeżeli jednak rozumiemy politykę tak, jak powinniśmy ją rozumieć, zgodnie z duchem Arystotelesa, jako roztropną troskę o dobro wspólne, to głos kościoła w tym zakresie jest fundamentalnie ważny i nie czuję się tutaj absolutnie nadużywającym tej przestrzeni, żeby wypowiadać się w sprawie tak fundamentalnie ważnej, jaką jest dobro narodu, dobro polskich rodzin, dobro także ojców i matek, ale przede wszystkim dobro dzieci, którym odmawia się prawa do istnienia. Ta wypowiedź jest no, po prostu bezwzględnie zła. To jest domaganie się aborcji, to jest domaganie się czynu w kategoriach teologiczno-moralnych intrinsece malum, a więc czynu wewnętrznie złego, którego nie da się usprawiedliwić żadnymi racjami zewnętrznymi. To jest, krótko mówiąc, domaganie się zła radykalnego, zła, które jest złe w samej swojej istocie. A to słyszymy, księże profesorze, nie tylko w Polsce, ale także za oceanem, w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta dyskusja o związkach między wiarą katolicką a aborcją jest o wiele bardziej zaawansowana niż w Polsce. Słyszymy takie tłumaczenie, że polityk sam nie chciałby oczywiście do aborcji przykładać ręki, bo jest katolikiem, ale pozostawia wolną rękę tym, którzy katolikami nie są. Czy tego rodzaju argumentacja jest uprawniona? Zauważmy, że problem ochrony życia poczętego to nie jest problem konfesyjny, to jest problem wynikający z prawa naturalnego, które jest domeną każdego człowieka racjonalnego, jest domeną ludzkiej racjonalności. To nie jest problem konfesyjny, to jest problem wynikający z racjonalności człowieka, która podpowiada nam, że dobro należy czynić, a zła należy unikać. Dobrem jest ochrona ludzkiego życia, złem jest zabijanie życia, a w sposób już bezwzględny złem jest zabijanie życia człowieka niewinnego, człowieka najsłabszego. A więc tutaj nie można mówić o jakiejś moralności tłumu i moralności mędrca, moralności wierzących i moralności niewierzących. To jest kwestia przypisana jednej moralności wpisanej, owszem, w dekalog, ale dekalog, który właśnie w tej drugiej tablicy dekalogu, jak często to podkreślamy, jest właśnie zapisem prawa naturalnego obowiązującego każdego człowieka bez wyjątku. Pojawiają się takie w przestrzeni internetowej zwłaszcza głosy, które mówią, wiążą poparcie dla aborcji, polityczne poparcie dla aborcji z ekskomuniką. Czy jest to rzeczywiście właściwe, czy ci, którzy popierają politycznie prawo do aborcji, tak zwane, podpadają pod ekskomunikę, czy nie?
Oczywiście, że tak, dlatego że niezależnie, to znaczy myślę, że warto tutaj rozróżnić jak gdyby dwie płaszczyzny. Z tego względu, że kiedy mówimy słowo ekskomunika, kojarzy nam się to zazwyczaj z bardzo jakimś sformalizowanym aktem działania instytucji Kościoła w stosunku do człowieka, na którego ta ekskomunika zostaje nałożona. Ale patrząc na źródło słów tego słowa i na jego istotę, excommunio to znaczy, że ja siebie wyłączam ze wspólnoty Kościoła mocą swoich czynów. I niezależnie od tego formalnego orzeczenia, ludzie, którzy no, w tym wypadku, mówimy tutaj o aborcji, propagują aborcję, wspierają aborcję, zachęcają do aborcji, oni sami dokonują wyłączenia ze wspólnoty Kościoła, sami siebie ekskomunikują. Rolą Kościoła jest jedynie w sposób formalny potwierdzenie tego stanu rzeczy. To nie jest wyrzucanie kogoś z Kościoła. Ten człowiek niestety sam porzucił swoimi wypowiedziami, swoim działaniem wspólnotę Kościoła, a Kościół jedynie orzeka w sposób formalny, że ten stan rzeczy się dokonał. Mamy zatem jasność, gdy idzie o polityków, którzy tak się zachowują, jak zachował się Donald Tusk. A co z tymi wyborcami, którzy chcieliby zagłosować na Platformę Obywatelską, choćby w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych? I to nawet tacy wyborcy, którzy nie popierają aborcji, ale z jakichś przyczyn nie chcą głosować na inne partie. Partią ich wyboru jest Platforma. Czy mogą oddać głos na Platformę, wiedząc, że to wiąże się, w przypadku zwycięstwa tej formacji, z wprowadzeniem w Polsce legalnej aborcji? Mamy tutaj do czynienia z tak zwaną współpracą w złu, kooperacją in malum. To jest też pojęcie etyczne, pojęcie teologiczno-moralne, ale pojęcie bardzo konkretne, bardzo praktyczne, służące pomocą właśnie w ocenie tego typu działań. Oczywiście, że taka współpraca w złu czasem może mieć charakter materialny i nieświadomy, w tym sensie, że po prostu popieramy coś złego, nie wiedząc o tym, że dokonuje się tutaj jakieś zło, ale w sytuacji, w której w sposób programowy zostało określone, że na listach wyborczych tej formacji politycznej mogą się znaleźć ludzie, którzy w sposób jednoznaczny deklarują poparcie dla aborcji, wyborca, który głosuje na tę formację polityczną i głosuje na poszczególne osoby, które zadeklarowały się ten, a nie w inny sposób, no przyczynia się do propagowania tego programu, który obejmuje w tym wypadku w sposób bardzo wyraźny aborcję. Krótko mówiąc, to jest współpraca formalna, to jest współpraca świadoma, to jest współpraca, która jest rzeczywiście współpracą w złu, za którą wyborca ponosi też odpowiedzialność moralną. Często słyszę kontrargument ze strony tego rodzaju właśnie wyborców, czy to Platformy, czy jakichś innych formacji proaborcyjnych, no że nie chodzi im o aborcję, tylko polityka jest tak złożoną kwestią wiele dziedzin życia, im się nie podoba to, co robi Prawo i Sprawiedliwość w tym aspekcie, czy w innym, dlatego nie chcą głosować na PiS, tylko właśnie na jakąś proaborcyjną formację i tutaj absolutnie nie chodzi im o aborcję, tylko inne aspekty. Czy można od siebie to tak oddzielać, księże profesorze? To nie jest takie, powiedziałbym, w moim przekonaniu proste. To nie jest kwestia rozdzielania jakichś poglądów, bo te poglądy zostały zlane ze sobą. One są ze sobą po prostu przemieszane. Program jest programem takim, w którym no, program polityczny tej formacji politycznej, o której mówimy, jest programem spójnym, jest programem wyrazistym. Tam nie ma sytuacji takiej, że no właśnie zostawione zostały jakieś przestrzenie pluralizmu. W gruncie rzeczy program okazuje się w tej chwili być programem jednoznacznie dyktatorskim, programem mocno ujednoliconym, programem, w którym tak zwane skrzydło konserwatywne zostało, no mówiąc kolokwialnie, wycięte, przynajmniej w świetle tej deklaracji. I stąd wyborca, który głosuje na tę formację, no nie może się tłumaczyć tym, że on głosuje w sprawie, powiedzmy, zmiany systemu budżetowego czy zmiany systemu dofinansowania drugi mostów. Natomiast nie głosuje na program aborcyjny. Głosując na tę formację i głosując na polityków tej formacji, niestety, ale przykładam rękę do głosowania na promowanie programu aborcyjnego, czyli na promowanie
dopuszczalności przyzwolenia na zabijanie najbardziej niewinnych istot ludzkich. Ja przypomnę jednym takim akapitem, że kiedy w latach 90. toczyła się pierwsza ta taka wielka dyskusja w Polsce na temat dopuszczalności aborcji, a raczej obalenia prawa aborcyjnego, wówczas ksiądz profesor Styczeń, bodajże on był twórcą tego sformułowania, nienarodzony miarą demokracji. No właśnie człowiek nienarodzony, który jest najsłabszy, najbardziej bezbronny, pozbawiony nawet możliwości wypowiedzenia sam z siebie głosu we własnej obronie, jest najbardziej czytelnym kryterium demokracji, która powinna właśnie służyć poszanowaniu praw najbardziej bezbronnych. Jeżeli więc teraz ktoś postuluje przywrócenie prawa aborcyjnego w sposób bardzo liberalny, w ogóle po prostu przywrócenie prawa aborcyjnego, no nie wróży to dobrze demokracji jako takiej. Dlatego wyborca, który też no, głosuje właśnie na taki system, no powiedziałbym, też nie może się usprawiedliwiać tym, że chce w jakiś sposób ratować demokrację. Nie, on niszczy demokrację. Donald Tusk chciałby, żeby w Polsce dzieci do 12 tygodnia życia były swobodnie mordowane. Inną propozycję ma za to Szymon Hołownia, przedstawiciel innej głównej formacji opozycyjnej. On mówi, że trzeba zorganizować referendum w sprawie aborcji, że właśnie demokracja i procedury demokratyczne mają być tym instrumentem, który pozwoli Polakom zadecydować o tym, czy chronić życie dzieci nienarodzonych, czy nie, i jeżeli chronić, to do jakiego stopnia. Czy można głosować nad ochroną życia, księże profesorze? Nie wiem, ile wzrostu ma pan Szymon Hołownia. Wydaje mi się, że nie jest zbyt wysokim mężczyzną, ale przyjmijmy właśnie, że na przykład urządzamy referendum, czy dopuszczamy prawo do życia osób mających poniżej 1,70 m wzrostu, czy też nie, albo czy dajemy im jakieś prawa publiczne, czy też odbieramy prawa publiczne mężczyznom posiadającym mniej niż 170 cm wzrostu. Oczywiście w takim momencie pojawia się no, nie tylko zdziwienie, oburzenie albo po prostu potraktowanie tej wypowiedzi jako złośliwego i prymitywnego, nieudolnego jakiegoś żartu czy kpiny. Nikt z nas nie ma prawa głosować w sprawach moralnych, tak jak nie głosujemy w sprawach nauki, nie głosujemy nad tym, czy powiedzmy prawo Newtona obowiązuje po godzinie 22 w określonych przestrzeniach geograficznych, czy nie, bo to jest prawo obiektywne. Podobnie prawa moralne, takie jak prawo właśnie do życia, do obrony życia, zakaz zabijania jest prawem, które nie podlega dyskusji. To nie są prawa, które mogą być głosowane tak, jak głosuje się nad prawami związanymi z interesami. Prawda nie podlega głosowaniu. Głosować można nad interesami, dlatego możemy głosować nad prawami podatkowymi, prawami budżetowymi związanymi z finansowaniem jakichś instytucji czy przedsięwzięć. Natomiast nie mamy prawa głosować nad prawdą. Prawdą dotyczącą w tym wypadku prawa do życia każdego człowieka bez wyjątku. Ostatnie w takim razie pytanie. Zwolennicy dopuszczenia legalnej aborcji w Polsce czy w innych krajach mówią, że to nie jest taka kwestia jak wiele innych, bo mamy tutaj do czynienia z dwoma jakoby równorzędnymi prawami. Prawo kobiety do samostanowienia i prawo dziecka nienarodzonego do życia. Ich zdaniem to prawo kobiety do samostanowienia ma pewien prymat, a w każdym razie to ona jest jedyną instancją do tego, żeby rozstrzygać, czy to właśnie jej prawo jest wyższe, czy prawo tego dziecka do życia. Można tak te rzeczy ujmować, czy nie można, jeżeli tak lub nie, to dlaczego? Prawo do życia jest prawem podstawowym i trzeba to odczytywać w najbardziej dosłownym, literalnym brzmieniu tego sformułowania. To jest prawo pierwsze, prawo podstawowe, na podstawie którego można budować wszelkie dalsze prawa, więc prawo do wolności, prawo do posiadania, prawo do własności, prawo do wolności religii, sumienia i tak dalej. A więc mówimy tutaj rzeczywiście o prawie podstawowym, prawie prymarnym, które jest pierwsze spośród wszystkich pozostałych praw. W jakiejkolwiek kolizji tych praw osoby ludzkiej, to właśnie prawo do życia jest prawem podstawowym. Ponad nim nie można tutaj stawiać żadnego innego prawa. I to jest to kryterium, którym powinni się kierować i nie tylko polscy politycy, ale także polscy wyborcy.
wiara katolicka i jej zasady muszą być najważniejsze, a nie program jakiejś partii. Bardzo dziękuję, księże profesorze, za to wyjaśnienie, za tę rozmowę, która mam nadzieję rzuci pewne światło na dylematy wielu osób, które nas oglądają. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do tego, żeby wspierać nasz kanał, żeby takie rozmowy jak ta mogły dalej powstawać. Przygotowujemy teraz dla Państwa serial Władcy Świata, pierwszy jego odcinek poświęcony postaci Billa Gatesa, temu jak on chce przebudować naszą rzeczywistość także w kierunku aborcyjnym. Niestety o możliwościach wsparcia informuje baner na Państwa ekranach i to, co jest pod tym nagraniem rozpisane. Jeszcze raz, księże profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Widzom bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Bardzo dziękuję. I z Panem Bogiem. Z Bogiem.